Cześć, z tej strony Bartek i w tym odcinku chciałem porównać zapachy Made in Lab, a w zasadzie to zrobić ich taką obszerną recenzję. Nasza kolekcja, moja i mojej dziewczyny, liczy łącznie z kilkadziesiąt zapachów, więc naprawdę jest co testować. Najpierw chciałbym powiedzieć parę ogłoszeń parafialnych od początku, co i jak. Później przejdź do sekcji, jak to wszystko będzie wyglądało, no i będzie szła cała recenzja. Oczywiście przewincie sobie do odpowiedniej minuty. Jeżeli interesuje Was recenzja któregośkolwiek konkretnie zapachu, będzie wszystko podlinkowane w opisie filmu. Więc na początku chciałbym powiedzieć, że mamy po 20 kilka lat, jesteśmy studentami, więc nasze preferencje zapachowe również będą inne. Używamy perfum w różnych środowiskach, w różnych miejscach i też z różnych okazji, ale musicie też liczyć się z tym, że jesteśmy zwykłymi, przeciętnymi ludźmi z bloku i naprawdę nie oczekujemy nie wiadomo czego od perfum, więc opinia będzie w miarę przejrzysta. Pochodzimy z dużego miasta, byliśmy w naprawdę wielu drogeriach, chodzimy po wielu drogeriach, znamy setki zapachów oryginalnych, znamy dziesiątki zapachów arabskich, więc niejako będzie to mniej więcej opowiedziane tak, jak uważamy, że powinno to być, chociaż musicie zwrócić uwagę na to, że tak jak opisuje to firma, to są interpretacje, jak oni na to mówią? Chyba tak. Więc rozumiem poniekąd to określenie, natomiast musicie rozumieć, że one są też w swojej kategorii cenowej. To nie będą zapachy identyczne do oryginałów, tak? Wszystkie te zapachy są nieco skoncentrowane. To trochę tak, jakby to był koncentrat, jakiś perfum rozrobiony w alkoholu. One pachną wszystkimi swoimi składowymi. To znaczy, przykładowo, inspiracja Fahrenheita nie pachnie jak Fahrenheit, tylko pachnie jak wszystkie składowe zapachy, które ma w sobie Dior Fahrenheit, tak jakby scalone w jedno. Dior Fahrenheit nawet przez chwilę, czy tam każde inne perfumy, nawet przez chwilę nie pachną wszystkimi swoimi nutami od razu, więc to już jest takie nieco inne. No i poza tym jakość też tych składników, sam w sobie zapach, moc, też jest inny. One co najwyżej idą tą samą ścieżką, ale nie są dokładnie tym samym. Natomiast głównie oceniam w nich po prostu ich zapach, przyjemność znoszenia go, czy te perfumy są dobre, czy nie, a nie do końca, czy one są tym, czym są oryginały, do których one nawiązują. Sekcja będzie podzielona na zapachy męskie, unisex oraz damskie. Jeżeli moja dziewczyna też będzie chciała coś dodać, to też się odezwie w tym filmie, ponieważ jak wiadomo, opinia wielu różnych osób, a już zwłaszcza kobiety i mężczyzny, jest bardzo istotna w perfumach. Chociaż mogę jeszcze dodać, że wszystkie te próby były przeprowadzane w osobnych dniach. To nie jest tak, że my żeśmy tych perfum używali od razu, one nam się na pewno nie mieszały. No i nie używaliśmy też żadnych olej, żadnych substancji, które miałyby utrzymać perfumy dłużej na naszym ciele. Także ten czas, którym one pachną, jest oddany tak po prostu, jak się weźmie perfumy i spryska się na suchą skórę po myciu, po osuszeniu ciała. No więc zaczynamy od pierwszych. Pierwsza to jest interpretacja. Oczywiście też przepraszam za jakieś błędy w nazewnictwie, ale nigdy nie uczyłem się francuskiego. To co wiem, to jest mniej więcej to, co się orientuję, ale mam nadzieję, że jednak każdy z nas będzie podchodził do tego z dystansem i ze zrozumieniem. Pierwsze perfumy to interpretacja Acqua di Gio, jest to numer 02. Batch, którego pewnie nie przeczytacie, ja wam będę je czytał, to jest S24C01. Te perfumy są całkiem przyjemne, cytrusowe, nawiązują do oryginału Armaniego, tylko wszystkie tak naprawdę, jak dobrze pamiętam, Made in Lab'y, świeżaki pachną tak gdzieś przez godzinę, max dwie, więc polecam go, jeżeli chodzi o sam sobie zapach, jest on przyjemny, nawiązuje on do Armaniego. Nie jestem w stanie wam dokładnie stwierdzić, jakie perfumy mają poszczególne nuty, ponieważ tak jak mówię, dla mnie to jest to po prostu koncentrat rozrobiony z alkoholem. Absolutnie nie sugerujcie się piramidami, to tak nie działa w tym przypadku. One są po prostu lekko cytrusowe, nie wiem, Patrycja, masz coś do dodania co do Acqua di Gio? Wiem, że na pewno co do
tego samego z Jotwenzji, to mi się wydaje, że te Jotwenzji są bardziej takie aromatyczne niż te. Wydaje mi się, wydaje takie. Mówisz? No. Mi się wydawało, że tamte były trochę bardziej syntetyczne. No ale teraz dzięki temu macie porównanie dwóch różnych osób. Pierwsze, czego wam nie pokazałem, to sam sobie unboxing. Opakowanie mamy z matowego, przyjemnego, takiego nawet lekko miękkiego kartonu. Męskie są szare. Z tyłu znajdziecie nuty zapachowe, kategorie. Od góry też jest taka ikona. Na dole znajdziecie badge i numer, którego pewnie nie widzicie, ale po prostu żebyście wiedzieli. No i sam sobie flakonik. Wszystkie flakony są takie same, więc pokażemy tylko jeden. Nie ma sensu powtarzać po kilkanaście razy w nagraniu. Perfumy różnią się sobie kolorami, ja nie jestem chemikiem, ale podejrzewam, że tutaj zależność jakichś estrów i żeby uzyskać dany zapach, trzeba mieć tam jakiś kolor, czy po prostu jakiś kolor się tworzy. Sam sobie flakonik jest porządny, bardzo mi się podobają, ponieważ jestem minimalistą i doceniam to, że firma faktycznie chce obniżyć wszystko do minimum, uważa resztę za bezsens, chociaż tak jak mówię, nazewnictwo i oznaczenie mogliby zmienić, ponieważ te numerki jednak nie są tak czytelne, to nie jest tak łatwe do odnalezienia w przypadku takiej kolekcji, jak na przykład mamy my i wszystkie trzeba sobie opisywać. Sam sobie flakonik jest z grubego, ciężkiego szkła, jest naprawdę porządny. Do atomizera nie mogę się przyczepić, działa on bez zarzutu. Do tego, tak jak widzicie, żyłka, przewód sięga do samego końca, do rogu, więc nie musicie się martwić o to, że perfumy nie będą zbierane do samego końca. Myślę, że problemu z tym nie będzie. Zaskakujący jest tylko sam sobie korek, ponieważ jest on akrylowy, jest on lekki, natomiast dobrze siedzi, tak jak widzicie. Oczywiście nie radzę podnosić perfum za sam sobie korek, szkoda flakonika. Natomiast siedzi on pewnie, same w sobie perfumy są, sam w sobie flakon jest ładny, jest ciężki i porządny. Każdy jeden wygląda w ten sam sposób. Jedynie tylko dla porównania dam damskie pudełeczko. Damskie są po prostu w takim waniliowym kolorze. Osobiście chyba wolę te damskie, po prostu coś się w nich dzieje. Natomiast unisex jest chyba troszeczkę może jaśniejsze od męskiego, albo to takie złudzenie? Nie, jest taki sam, więc to jest takie troszeczkę bez sensu. Faktycznie sporo tych uniseksów troszeczkę bardziej jakby nawiązywało w tą męską stronę, ale no nie do końca rozumiem robienia ich w tym samym kolorze. Mogliby zrobić jakiś inny, nie wiem, jasno-szary, cokolwiek innego. Kolejnym numerkiem jest numer 3, jest to zapach Boss Bottled. Nawiązuje on do oryginalnego Bossa. Tak jak mówię, te wszystkie perfumy to są koncentraty nawiązujące do oryginału. S24C01. Perfumy pachną podobnie do Bossa. Ja wam nie będę czytał też poszczególnych nut zapachowych, no bo też nie wszystko do końca pamiętam. Ja mogę wam powiedzieć, jak to nawiązuje do oryginału z perfumerii. I to jest naprawdę zbliżone, ale niestety są one tak samo słabe. Pachną one z 2 godziny to może i to tak chyba trochę naciągane. Pachną podobnie do Bossa, nie można im tego zarzucić. Zapach nie jest zły, nie jest syntetyczny, tak samo jak Acqua di Gio, polecam je. Natomiast musicie się liczyć z tym, że no właśnie, ich trwałość nie jest jakaś zaskakująca. Natomiast jest to zapach uniwersalny, no tak jak oryginalny Boss, gdzie naprawdę można go użyć w każdych w sumie warunkach, podobnie jak Bleu de Chanel. Kolejny zapach to Bleu de Chanel, akurat nam się trafiło. Oczywiście interpretacja, nie będę za każdym razem powtarzał, że to interpretacja, po prostu to są interpretacje i tyle. Ja nazywam ze względu na inspirację, tak jest mi to prościej opisywać. Także numer 4, inspiracja Bleu de Chanel, mój badge to S23B11. Wszystkie kupowałem w lutym tego roku, więc to co widzicie to perfumy, które mają maksymalnie z 2 miesiące. Oczywiście od produkcji, jak widać, niektóre są z końca 23 roku, ale wszystkie były zakupione niedawno, stosunkowo niedawno. Bleu de Chanel jest specyficzne, ponieważ ono pachnie jak praktycznie wszystkie zamienniki Bleu de Chanel. Mają taki lekko duszący, syntetyczny zapach przy większej ilości rozpyleń.
Czy ja go polecam, czy nie? Przede wszystkim to nie kupować go w ciemno, tylko przetestować i wtedy możecie sobie sami wyrobić opinię, czy wam on pasuje, czy nie. Ja osobiście raczej bym go nie polecił w ciemno, więc ode mnie sprawdźcie go, trwałość rzędu 3 godzin, tak mniej więcej. I myślę, że jest on całkiem okej. No, są to o tyle perfumy, tylko sprawdźcie go przed zakupem. Są to całkiem okej perfumy, tak jak Boss na każdą okazję, gdzie czy to poranek, czy to wieczór, każda pora roku, no może poza zimą, bo faktycznie długo się trzymać nie będą, ale wiosną, jesienią myślę, że się nadadzą. Czy to do pracy, na uczelnię, do szkoły, myślę, że ich uniwersalność jest naprawdę zaskakująco dobra. Kolejnym numerem jest Dior Sauvage. O Diorze Sauvage nie jestem w stanie powiedzieć nic dobrego, poza tym, że przy próbie testowania tego zapachu w sklepie stacjonarnym, w którym zetknąłem się po raz pierwszy z Made in Labami, ten Dior Sauvage naprawdę dobrze nawiązywał do oryginału. Ja nie pamiętam, jaki to był batch, ale dwa pozostałe niestety pachną bardzo nieprzyjemnie, syntetycznie, ogólnie okropnie i nie mają nic wspólnego z Diorem Sauvage, więc ja absolutnie tych perfum nie polecam. To jest batch S24C01. Od tego batcha trzymajcie się z dala. Miałem drugie wymieniane i również przyszedł mi ten sam batch. Nie wiem po co, no ale nieważne. Nie polecam ich. Jeżeli macie możliwość, to powąchajcie je wcześniej, żebyście mieli pewność tego, że traficie na tą ładną serię Diora Sauvage. Te są absolutnie okropne i zapamiętajcie, że S24C01 nie, naprawdę nie, nie warto. Trwałość z 4 godziny, tylko nie wiem, czy tutaj w tym wypadku trwałość jest ich akurat atutem. Już, może do Sauvage one nie są podobne, ale wydaje mi się, że jako Sauvage w sobie perfumy nie są takie tragiczne. Myślisz? No. Że je za mocno zjechałem? Nie wiem, no według mnie są okropne. No to tak jak słyszycie, przetestujcie je sami, żeby mieć pewność. Na pewno w ciemno ich nie bierzcie, ponieważ możecie się rozczarować. Może podróbką Sauvage dobrą nie są, ale to po prostu, jeżeli sam zapach pasuje, to zależy od gustu. Kolejne perfumy to Inspiracja Invictusem z 6. Batch S23B11. Sam w sobie zapach jest fajny. Czuć, że on nawiązuje do Invictusa. Ale niestety choroba Made in Laba, w zasadzie świeżaków Made in Laba, bo nie wszystkich, to naprawdę nie są złe perfumy. Chorobą świeżaków jest to, że trwałość jest gdzieś tak jak mówiłem, do godziny, max do dwóch, i tutaj w Invictusie jest to samo. Gdzieś zapach pachnie z półtorej do dwóch godzin i to już licząc, że blisko skórnie, to gdzieś tak te półtorej, dwie godziny. Normalnie pachną przez jakieś 45 do 50 minut, więc fajne, przyjemne, nawiązują do tego Invictusa, czuć w nich te nuty owocowe, czuć tą nutę taką morską, to dalej są przyjemne perfumy, to jest fajny świeżak, ale liczcie się z jego trwałością. Jak idziecie na imprezę, nie wiem, samochodową, po prostu gdzieś na imprezę, gdzie za godzinę, za dwie wszyscy będą imprezować, stosować trunki, to może faktycznie jak komuś będzie wszystko jedno po godzinie, po półtorej, to można ich użyć i zrobić takie pozytywne pierwsze wrażenie. Oczywiście perfumy pachną ładnie, ale są nietrwałe, więc od siebie ogólnie mogę polecić. Za tą cenę 34-50, które faktycznie kosztują, czy tam 90 chyba, coś w tym stylu, ale po prostu w okolicach 35 zł to są fajne perfumy z kodem FP10 na dzień dzisiejszy macie 10% zniżki, to wam wychodzi 32,50 za te perfumy. Za te pieniądze to naprawdę przyjemny i fajny zapach, polecam. Kolejne to mój ukochany w oryginale Dior Fahrenheit. O tym Fahrenheicie mogę powiedzieć, że jest on zdecydowanie leśny. To jest ta główna nuta Fahrenheita, którym on pachnie już gdzieś tak po tych 20-30 minutach, tam przez 3-4 godziny. Właśnie tak pachną te perfumy. Są one mocne, ale też bez przesady, ponieważ będąc Patrycją na spacerze, ja miałem na sobie Fahrenheita w 4 miejscach. To był klatka, kark i za uszami.
to z czterech psiknięć to było oczywiście wyczuwalne wokół mnie, ale Patrycja mająca na sobie arabskiego kismeta Magica Mason Alhambry zupełnie przyćmiła Fahrenheita, więc w tłumie na pewno będą one wyczuwalne, ale przy kimś, kto ma mocne perfumy, to Fahrenheit ten nie będzie już koniecznie aż tak intensywny przy czterech użyciach. Albo używajcie go więcej razy, albo po prostu spodziewając się, że ktoś będzie miał na sobie jeszcze jakieś tam mocniejsze perfumy w otoczeniu, no to postawcie na jakieś inne. Nawiązanie do Fahrenheita bardzo fajne. Myślę, że jest to całkiem udana kopia i można coś z nim podziałać. Na pewno nie da się go pomylić. Znając zapach Fahrenheita, od razu poczujemy, że jest to do niego nawiązanie. Są to mocne perfumy. Spokojnie te 4-5 godzin potrzymają. Bacz, to jest S24C01. Tego Fahrenheita polecam. Oczywiście, jeżeli lubicie leśne zapachy, lubicie pachnieć gajowym, to bierzcie. I to chyba tyle. Masz coś do dodania? Tak, że mi nie pasują. Mi w ogóle nie pasuje te zapach. Nie pamiętam, czy są faktycznie zbliżone do oryginalnego Fahrenheita, ale po prostu te z Vanilla dla mnie po prostu śmierdzą. Mówisz? Ale czym się różnią według ciebie od oryginału? Są bardziej to syntetyczne? Nie, właśnie nie kwestia syntetyki, tylko po prostu w tych Made in Labach bardzo czuć takie drzewne, takie duszące nuty. No, no mówię, zapach gajowego. No. To jest zdecydowanie leśna nuta. Tutaj te choinki na piktogramie naprawdę są trafnym spostrzeżeniem. Te perfumy naprawdę pachną jak las. Jest to jedna z nut Fahrenheita, oczywiście. Nie spotkacie tutaj tej nutki na przykład stacji benzynowej, więc nie wiem, dla niektórych to może być plus, no dla mnie już jest to minus. Uwielbiam Fahrenheita, więc lubię też jego wszystkie składowe. Kolejnym zapachem jest Stronger With You, czyli numer 28. Nawiązanie do bardzo popularnego wcześniej Armaniego. Słodkie, może nieco tonkowe, karmelowe. Tutaj napisali różowy pieprz, którego tam nie znajdziecie. Kardamon, mięta, liście fiołka. Cokolwiek z tego czujesz w tych perfumach? W Stronger With You? Szczerze nie pamiętam. Jedyne co mogę powiedzieć, to że mi się podobają. I to słodkie. Jedyne, to takie... Że mi się podobają. Jak się ten zapach nazywa? Gourmand? Czy deserowe? Że... Tak, mniej więcej. To nie są oczywiście perfumy deserowe, tylko po prostu chodzi o taką słodycz jedzenia. Trochę jak toffee, troszeczkę jak tonka. Nie są one bardzo słodkie, ale są one zdecydowanie słodkie. Szałwia, melon, ananas nie istnieje. Wanilia tak, cedr raczej nie. Ambra może. Czy tam są jakieś nuty ambrowe szczególnie? Ciężko jest się tego doszukiwać. Kasztanowiec też absolutnie nie. Bacz, to jest S24C01. Perfumy polecam. Są to słodkie perfumy, ale nie jeszcze ulepy. Czy one nawiązują do oryginału? Powiem wam, że jak próbowałem oryginał na dłoni, chyba bodajże na łokciu, na nadgarstku raczej nie lubię próbować, ale na łokciu, na zgięciu dokładniej, to oryginał jakoś specjalnie mocny dla mnie nie był, może dlatego, że jestem fanem arabskich perfum, ale jakoś mnie nie urzekł swoją intensywnością. Więc myślę, że mogą być one podobne. Są to zapach, który nie utkwił mi w głowie, więc nie jest on na pewno ani zły, ani dobry. Mówię o oryginale. Bo sam w sobie zamiennik jest przyjemny, jest on słodki, ale nie przesłodzony. Myślę, że trzyma w okolicach, jak dobrze pamiętam, 4 godzin, 5 może. Fenomenem perfum z Made in Lab jest to, że te słodkie nuty zawsze trzymają dłużej niż na przykład świeże, no może niż leśne nie, lub kadzidlane, ale są one jednymi z tych dłużej trzymających, więc Stronger With You mogę polecić spokojnie, możecie brać w ciemno. Kolejnym perfumami będą Chanel Allure Homme Sport 29. Bacz S24C01. Według mnie te perfumy pachną podobnie jak kostka do WC cytrynowa. Nie jest tak źle jak w przypadku na przykład Armafa Club de Nuit, czyli arabskich perfum, które pachną już tak faktycznie takim domestosem cytrusowym. To nie jest aż tak złe, ale jednak te perfumy mają słabą intensywność, pachną gdzieś tak z pół godziny, może 40 minut. Z początku jest to według mnie właśnie taka kostka lekko cytrusowa. Dzisiaj rano ich zresztą używałem. Ja ich nie polecam, nie bierzcie ich. Jeżeli perfumy pachną z 30 minut i w dodatku lekko kostką cytrynową do toalety, to
to nie widzę sensu ich brać. Według mnie strata pieniędzy, nie bierzcie 29 bez sensu, przynajmniej nie z tego batcha. Kolejne to Azaro Chrome numer 30. Batch S24C01. Same w sobie perfumy nie są zbyt przyjemne, chociaż powiem wam, że tyle razy Azaro Chrome wąchałem na papierku, że uznałem, że no takie tam jakieś wodniste, ledwo to czuć. Chyba 3 dni temu byłem w Rossmanie, spryskałem sobie Azaro Chrome przed ramię i powiem wam szczerze, że chyba dobrze nawiązują do Azaro Chrome, bo Azaro Chrome w oryginale dla mnie pachniało zdecydowanie nieprzyjemnie. Te perfumy również nie pachną przyjemnie. Czy pachną długo? No w okolicach 2,5-3 godzin, więc jeżeli komuś się ten zapach podoba, nie wiem czym to dokładnie pachnie. Jest to dla mnie jakaś syntetyczna mieszanka czegoś, bliżej nieokreślonego. Tu jest piktogram leśny, ale to z lasem nie ma nic wspólnego. Zaraz spojrzę na piramidę, co oni tutaj napisali. Vetiveria lavenda w porównaniu do Lalique Encre Noir, który faktycznie ma wyczuwalną wetiverię. To tutaj nie jestem w stanie nic takiego określić. Cedr, anyż gwiazdkowy, nie istnieje. Piżmo, drzewo sandałowe, mech. Ciężko powiedzieć. To nie są raczej perfumy leśne. Tak jak mówię, jest to jakaś mieszanka syntetyczna bliżej nieokreślonego czegoś. W ciemno nie polecam i ogólnie od siebie też nie polecam. Jeżeli macie zamawiać w ciemno, to raczej nie bierzcie, zrezygnujcie z tego pomysłu. 31. Emporio Hi. Według mnie jedne z fajniejszych świeżaków Made in Lab'a, które spokojnie można polecić, z jakieś 2 do 3 godzinek będą pachnieć wyjątkowo. Mają one lekko słodki zapach, przynajmniej taka nuta mi się w głowie utrwaliła. Z tego co mamy tu opisane, cytryna, pomarańcz, mandarynka, bergamotka, wetyweria, drzewo sandałowe, czy tam drewno sandałowe. Dziwne, że tu napisali drewno, a nie drzewo. Jaśmin, irys, fasolka tonka, bursztyn, piżmo i tutaj to znajdziemy. Faktycznie są te nuty cytrynowo-pomarańczowe, mandarynkowe. Ja tam głównie czułem fasolkę tonkę. Patrycja z tego co pamiętam mówiła, że one są trochę bardziej owocowe. Ja twierdzę, że one są trochę bardziej słodkie. W ciemno myślę, że można polecić Emporio Hi, tak jak mówię. Opinia moja, opinia Patrycji i macie tutaj zdanie obu stron. Lekko cytrusowo, lekko słodko. Myślę, że właśnie na taki zbliżającą się wiosnę, na lato mogą być dobrym pomysłem. Kolejny. Interpretacja Terre d'Hermes 37. Czym one pachną dokładnie? To też są perfumy z gatunku gajowego. Piktogram się zgadza. Dla mnie jest to zapach mchu i troszeczkę cytrusów. To jest zdecydowanie zapach mszany. Czy jest tutaj krzemień? Ciężko mi powiedzieć. Pomarańcz, grapefruit. Jakaś nuta czegoś owocowego tutaj jest. Mech jak najbardziej. Nuty drzew. One są powiązane z nutami mszanymi, więc tutaj ciężko jest to rozdzielić tak naprawdę. Benzoina. No tego zapachu niestety nie znam. Nie znam się na chemicznych składnikach, więc tego już wam nie jestem w stanie stwierdzić, natomiast są one zdecydowanie leśne. Czy nawiązują do oryginału? Powiem tak, oryginał w sklepach został już tak wykastrowany po reformulacjach, że już jest mi ciężko tak naprawdę powiedzieć, czym one tak naprawdę pachną po więcej niż po papierku testowym. Więc czy one nawiązują dobrze do Terre d'Hermes? Ciężko jest mi to powiedzieć, bo naprawdę z Terre d'Hermes zapach był dla mnie taki ciężki do określenia, przez to, że był po prostu słaby. Na pewno oryginał był zdecydowanie bardziej naturalny, słabszy, troszeczkę więcej się w nim działo. Miał trochę więcej, nie wiem jak to nazwać, przestrzeni, coś w tym stylu. Te to dalej jest taki koncentrat takiego właśnie leśnego, mszanego zapachu, nawiązującego oczywiście do Terre d'Hermes. To nie są absolutnie słodkie perfumy. Czy polecam? Osobiście tak, bo jest to takie właśnie fajne, ciekawe dopełnienie kolekcji o takie nuty bardziej męskie, bardziej poważne. Zdecydowanie na jakieś pory wieczorowe, w jakieś ciekawsze środowisko, myślę, że sprawdzą się.
Batch to jest S24C01. Nie pamiętam, czy go czytałem, czy nie, w razie czego się powtórzy. Perfumy mogę polecić. Ile pachną? Z 4 godzinki do 5 godzin. Myślę, że spokojnie wyrabiają i uważam je za dobry zakup w ciemno. Jeżeli oczywiście lubimy nuty leśną szamę. Kolejne perfumy, czyli moje ulubione z oryginału Gucci Guilty Pull Homme 81. Batch S23B11, sugeruje listopad zeszłego roku. Gucci Guilty Pull Homme to jedne z najciężej podrabianych perfum. Dlaczego? Nie najczęściej, tylko najciężej. Dlaczego? Dlatego, że oryginał jest kwiatowy. I tego zapachu nie da się chyba dobrze podrobić, nie korzystając z wysokiej jakości składników. Wszystkie tanie podróbki, J. Fancy, Made in Lab, Shuttler, czego byśmy tam nie wzięli, będą pachniały syntetycznie. To nie są złe perfumy. Bardzo są zbliżone do J. Fancy Ghosty Silver. Sugerowałbym, że jest to niemal identyczny perfum. Natomiast te według mnie są trochę mniej syntetyczne, trochę bardziej kwiatowe, ale różnice są dosłownie na poziomie trochę na plus dla Made in Lab'a. Jako zapach polecam, są one przyjemne, tylko tak jak mówię, są lekko syntetyczne. Jeżeli wam to przeszkadza, to raczej nie bierzcie. Mogłyby zakręcić w nosie, faktycznie ta nutka mogłaby być taka drażniąca lekko dla kogoś, oczywiście przy większym rozpyleniu niż 3-4 razy. Zwykle stosuję 3-4 rozpylenia i właśnie czegoś takiego dotyczy ta recenzja. I intensywność, i same w sobie nuty zapachowe. Natomiast nie są one szczególnie trwałe. Tutaj naprawdę 2 godziny to jest ich taki średni poziom. Może blisko skórnie tak można dywagować, że z 2,5 godziny, ale to już nie ma większego znaczenia. Tak typowo perfumy będą pachniały przez jakieś 2 godziny. Ogólnie polecam ten zapach. Tak jak mówię, przy użyciu go 3-4 razy jest fajny. On idzie tą samą drogą, którą idzie Gucci Guilty Pull Homme, ale to nie pachnie jak te perfumy. Miejcie to na uwadze. Jako sam w sobie zapach jest przyjemny, kwiatowo-syntetyczny, nie słodki, nie gorzki. Bardzo przyjemnie dopracowane. Na kolejny ostrzał podchodzi Armani Code 83. Z tego co pamiętam, to te perfumy jakoś specjalnie mnie nie zachwyciły. Nie pamiętam dokładnie, co się w nich działo, ale raczej bym ich kolejny raz nie brał. Pachniały tak z 1,5 godziny mniej więcej. Co do dokładniejszych nut, to co oni tutaj napisali? Neroli, miód, imbir. Czy coś z tego mi zostało w głowie? Chyba nie. Płatki kwiatu pomarańczy, jaśmin, drzewo sandałowe, wanilia, fasadu katonka. Musicie mi wierzyć na słowo, że mi te perfumy po prostu nie podeszły. Nie pamiętam tych nut. Na pewno bym zapamiętał, gdybym poczuł gdzieś kwiat pomarańczy, jaśmin, miód, wanilię lub tonkę. A skoro tego nie zapamiętałem, to raczej tych nut tutaj nie znajdziecie. Mój batch to jest S24C01. W ciemno nie polecam. Spróbujcie samemu, może wam przypadną do gustu, ale zamawiając ze stron nie polecam. Uważam, że są fajniejsze zapachy, pewniejsze. 106, czyli Antonio Bandera Blue Seduction. Fajny, przyjemny świeżak, lekko kwiatowy, chociaż nie powiem, żeby to był stricte kwiatowy zapach. Piktogram przedstawia faktycznie kwiat, ale nie są one stricte kwiatowe. Nawiązują do Blue Seduction całkiem dobrze. Ogólnie wszystkie świeżaki Made in Lab'a całkiem dobrze nawiązują do oryginałów. Mój batch to jest S23D08. Niestety chorują na niską trwałość. I tutaj dosłownie wynik to mniej niż godzina z 4 rozpyleń. Więc tak dla zabawy, jak was po prostu stać, żeby tak sobie wyrzucić 30 parę złotych, możecie przetestować przyjemne perfumy. Taki świeżak pod określeniem świeżak. Bergamotka, mięta, czarna porzeczka, melon. Chyba nic z tych rzeczy. Żadnych z tych nut raczej nie znajdziecie w tych perfumach, jakie są na tej piramidce, więc
Jeżeli podoba Wam się zapach Blue Seduction oryginalny Antoniego Bandery, to bierzcie. Natomiast liczcie się z tym, że trwałość jest naprawdę niska i to jest kilkadziesiąt minut, więc albo musicie robić jakiś overspray, czyli bardzo duży oprysk, albo po prostu pogodzić się z tą słabą intensywnością. Zapach sam w sobie polecam. Możecie brać, jeżeli macie tam 30 parę złotych na wylocie i nie przeszkadza Wam, nie wiem, niska, bardzo niska trwałość perfum, to możecie brać. Szkoda, że naprawdę nie pachną w okolicach tych 2 godzin, bo miałyby zadatki na bardzo fajny świeżak. Kolejny to chyba mój ulubiony świeżak z Made in Laba, czyli interpretacja Versace Men Pur Homme. W odróżnieniu do oryginalnego Versace Men Pur Homme, te są ciekawe. Naprawdę je polecam, w nich się coś dzieje, są miłe. Jest to raczej taki syntetyczny zapach, coś powiedzmy, że jak jaguary. Nie chodzi mi tu o stwierdzenie, że one pachną jak jaguar, lecz właśnie idą w tą stronę. Jest to jakiś bliżej nieokreślony zapach, który jest po prostu fajny. Wolę go od jaguarów. Pachnie w okolicach 1,5 godziny, może gdzieś do tych 2 godzin. Mój batch to jest S23B11. I co oni tutaj napisali? Są to owoce cytrusowe. O, sama w sobie kategoria jest zaznaczona jako aromatyczno-świeża i w sumie tak bym je nazwał. To są świeże i aromatyczne perfumy. Dokładnie. Owoce cytrusowe, neroli, bergamotka. Chyba nic z tych rzeczy. Szałwia, hiacynt, drzewo cydrowe. Ciężko jest mi to określić. Piżmo, bursztyn, fasolka tonka? Nie, na pewno nie. Więc są to po prostu aromatyczno-świeże perfumy. To jest taki świeżak, o którym myślę pod nazwą świeżak. Bardzo fajne. I kolejna akurat ciekawa sprawa. W moim baczu pływają wiórki. Są tutaj drobinki. Nie wiem, czy widać. Widać. Pływają w nim drobinki. Pisałem do firmy Made in Lab i oni stwierdzili, że to nie jest wynik rozkładu perfum, tylko wynik używania naturalnych składników. Dostałem odpowiedź, że z perfumami jest wszystko ok i można je śmiało, spokojnie używać. Czy to prawda, czy nie? Ciężko jest mi to opisać, natomiast informuję Was o tym, jakbyście byli nimi zainteresowani, że coś takiego może wystąpić, że u mnie również to wystąpiło i że kontaktowałem się z firmą. Odpowiedź była taka, jak mówiłem, czyli że wszystko gra, jest to wynik używania naturalnych składników, nie wpływa to na jakość perfum i można je bezpiecznie stosować. Więc mówię, że coś takiego ma tutaj miejsce. Same sobie perfumy pachną świetnie i bardzo, bardzo lubię je używać jako właśnie typowego świeżaka. Zapach, tak jak już mówiłem, po 3-krotnie aromatyczno-świeżany to dobre określenie. Kolejne, czyli nawiązanie do Lacoste L1212 Blanc, czyli do białej Lacoste. Są to fajne perfumy. Pasowują się w Lacoste L1212. Sam sobie oryginał nie jest jakoś szczególnie intrygujący. Czuć, że są one lekko syntetyczne i przyjemne. Mówię tutaj o oryginale. Na pewno są to perfumy świeże. Co my tutaj znajdziemy? Jak cała seria ogólnie, Lacoste L1212 to są perfumy na podobnej bazie ze zmiennymi poszczególnymi nutami, według mnie. Troszeczkę tak jak ma to Invictus, jak ma to One Million, jak ma to... nie wiem, co jeszcze tutaj tak robi, poszczególne nuty. Boss. Tutaj nie ma takich dużych zmian, drastycznych. Są one w poszczególne poziomy. I tak jak żółta Lacoste wpada w cytrus, typowo w taki jakiś cytrusowy, mandarynkowy zapach, tak 1212 Blanc wpada w taki lekko kwiatowy. Ale baza L1212 jest dalej ta sama. Typowo przyjemne młodzieżowe perfumy. Mój batch to jest S24C01. Ja je osobiście polecam. Są to aromatyczno świeże perfumy w lekko kwiatową stronę, ale bez przesady. Trwałość rzędu 1,5 godziny do 2 godzin. Bardzo polecam. Myślę, że spodobają się wielu młodym facetom. No i co? Masz coś jeszcze do pytania, czy nic? Nic, po prostu są takie typowe, mają taki typowy dla Lacoste zapach. Okej. Okay. Rozmaryn, kardamon, grapefruit. Raczej nic z tych rzeczy. Może coś tam cytrusowego, ale niekoniecznie grapefruit. Ylang-ylang i
tuberoza. Niestety nie jestem w stanie wam stwierdzić, jak one pachną, więc nie będę się wypowiadał, czy tutaj jest, czy nie jest. Jałowiec na pewno nie. Skóra, zamrz, wetyweria na pewno nie. Zapomnijcie. Więc są to takie aromatyczne, lekko kwiatowe perfumy. Jeżeli pasuje wam oryginał, to polecam sięgnąć po 111. Kolejne. Znowu jedne z moich ulubionych Made in Labów. Piktogram z lasem absolutnie nie ma nic wspólnego. 114 to interpretacja Victora and Rolfa Spice Bomba. Tego czarno przeźroczystego, przydymionego, zwykłego, podstawowego Spice Bomba. Jest to świetna interpretacja i co zaskakujące, ona ma jakąś projekcję. To jest naprawdę udana kopia Spice Bomba. Nie są one nie wiadomo jak trwałe. To jest ich jedyna wada. Tak z 2 godziny mogę im dać przy tych 4 rozpyleniach. Bardzo fajna interpretacja, tak jak mówiłem. Są one naprawdę zbliżone do Spice Bomba. I to tyle. Mój batch to S23B11. Co tam napisali na kartoniku? Drzewno przyprawowe? No nie. Ale jest faktycznie ta lekka słodycz, jest ta pieprzność, jest ta przyjemna baza Spice Bomba. To jest naprawdę fajny, fajny zapach. Jeżeli ktoś z was lubi Spice Bomba, a jeżeli nie, to przekonajcie się w sklepie, powąchajcie i jak wam się podoba, to bierzcie. Co my tutaj mamy? Różowy pieprz? Tak. Bergamotka? Raczej nie. LMI? Nie znam niestety tego zapachu. Grapefruit? Raczej nie. Papryka, cynamon, szafran? Tak, to pachnie jakby miało w sobie poszczególne nutki, trochę z papryki, faktycznie troszeczkę z cynamonu i troszeczkę z szafranu. To trzeba oddać, że tutaj ta piramida w miarę daje radę. Skóra, tytoń, wetyweria. Nie, raczej nie, chyba że masz inne zdanie. Czujesz tam jakąś skórę, wetyweria, tytoń? Chyba nie. To jest Spice Bomb. Chyba nie. Są one to takie, jak tutaj opisane, jest to trochę pieprzu, jakby papryki, cynamonu, szafranu, lekko słodkie, to nie są absolutnie jakieś takie perfumy ziołowe, żeby wam się to nie wydawało. Jeżeli spróbujecie w sklepie Spice Bomba i wam się spodoba, to również ta interpretacja jest bardzo udana i osobiście ją gorąco polecam, można brać w ciemno. Made in Lab 146, interpretacja Fantoma. Czy to pachnie jak Fantom? To w ogóle nie pachnie jak Fantom. To jest niesamowite, ale to w ogóle nie pachnie kwantom i chyba na ich szczęście. Są to słodkie, karmelowe perfumy i tak naprawdę jedyne co w nich czuję to trochę karmelu i tonki. Patrycja, masz coś do dodania do Fantoma? To są te karmelowe. Słodkie. No, są mega karmelowe. Na początku przede wszystkim właśnie pachną bardzo mocnym karmelem. Później to już się wymywa i czuje tylko tak przyskórnie, już tylko karmelu. Blisko skórnie. Tak. Mhm. Ale przede wszystkim na początku czuć tylko ten karmel. Więc w sensie są bardzo słodkie i przyjemne, ale to jest jedyna nuta, którą na początku czuć. Tak, więc znaczek leśny absolutnie odpada, to nie ma nic z leśnych zapachów. To jest tak naprawdę 100% karmel plus tonka. Są to słodkie perfumy, może dla niektórych to już być nawet ulep. Natomiast są to bardzo przyjemne perfumy, faktycznie pachną jak taki świeży, ciepły karmel. Czy coś poza tymi nutami w nich czuć? Chyba nie. Mój batch to jest S24C01. Drzewno aromatyczna kategoria? Nie, absolutnie nie jest to drzewno aromatyczna. Nuty głowy, cytrus, lawenda. Nie i nie. Serce, lawenda, geranium, jabłko. Ani jabłka, ani geranium. Może gdzieś ta lawenda się chować pod tą toną słodyczy, ale nie jestem pewien. Baza. Patchouli, fasola, tonka. Czy jest tam gdzieś jakiś patchouli? Chyba nie. Chyba olejku patchouli tam nie czuję. Ale fasola tonka i karmel to jest 95% tych perfum. Jeżeli lubicie taką słodycz, to jest naprawdę udana interpretacja. Według mnie to już bardziej powinno nawiązywać do Stronger Review niż Stronger Review. Świetne perfumy, słodkie. Jeżeli lubicie tego typu zapachy, to gorąco polecam. Trwałość rzędu 4-5 godzin, więc to też jest godne polecenia. Można brać w ciemno. Dolce & Gabbana K. Zapach, który osobiście znowu mi nie podchodzi, tak jak Dior Sauvage. Patrycji się on podoba, albo może inaczej. Nie przeszkadza jej w ten sposób, będzie bezpieczniej. Czy one pachną jak King? Nie, one nie pachną jak King, one pachną jak coś. Bliżej nieokreślone coś, co mnie osobiście nie odpowiada. Jakiś taki
syntetyk. Czy one są drewnoaromatyczne? Nie, one są nijakie. Nie da się tego opisać jakoś konkretnie. Chyba, że masz własne zdanie o Dolce & Gabbana Kay. Nie pamiętam. Chyba nic szczególnego. Oryginał, mi oryginał jakoś tam przemknął niezauważony, ale na pewno był ok. Te perfumy mi zupełnie nie podchodzą, one nie pachną jak King. Natomiast Patrycja twierdzi, że są one jednak znośne. Więc to tylko może moja własna obiektywna opinia. Czy tam subiektywna opinia, no to własna. S23D08, numer bacza, nuty. Bergamotka, szałwia, różowy pieprz, serce, jabłko, śliwka, drzewo cedrowe, patchouli, baza, bursztyn, wetyweria, mech. Czy coś tam jest? Ciężko powiedzieć. Po prostu jakiś zmieszany syntetyk obliży nieokreślonym zapachu. Na nieszczęście pachnie dosyć długo, powyżej 4 godzin, jak będzie się na Was utrzymywał. W ciemno zupełnie nie polecam, przetestujcie. To może nie jest zły zapach, to jest może tylko i wyłącznie moja wina, albo moja subiektywna po prostu opinia, niekoniecznie wina. W ciemno nie polecam, natomiast trzyma się dosyć długo. Cool Water 148, a w zasadzie to pianka do golenia, no bo według mnie to jest zapach płynu do golenia, pianki do golenia. Tutaj Patrycja też kiwa, że się z tym zgadza. Musicie nam uwierzyć, że te perfumy po prostu pachną jak pianka do golenia. Ich wytrzymałość w okolicach 3 godzin. Batch S23D08. Nuty. Kolendra, lawenda, mięta, nuty morskie, rozmaryn. Jaśmin, neroli, geranium, drzewo sandałowe. Baza to pismo, bursztyn, tytoń, mech dębowy, cedr, a rzeczywistość to jest pianka do golenia, Gillette Skino z Biedronki. To jest to, co mogę Wam o tym powiedzieć. Trwałość, tak jak mówiłem, 3 godzinki. Jeżeli lubicie zapach i jakimś cudem chcecie pachnieć jak pianka do golenia, to polecam. Nie wiem, po co pachnieć pianką do golenia, ale jeżeli jesteście fanatykami, któregoś razu czytałem o kobiecie, która szukała perfum o zapachu świeżego prania, więc jeżeli macie jakieś tam swoje dziwne odchyły w te strony, to polecam. Kolejne perfumy, 153, inspiracja Aventusem. Czy to pachnie jak Aventus? Absolutnie nie. Niżej niż tam jakiś Al Aramain, El Aventure, czyli Arab za tam 100 parę złotych, to nie polecam podchodzić do klonów Aventusa, bo naprawdę Aventus to specyficzny zapach, którego bez odpowiednich środków nie da się tak naprawdę sklonować czy zrobić jego poprawnej interpretacji. Według mnie ta interpretacja Aventusa po prostu nie wyszła, po prostu pachną one jakimś nieprzyjemnym, syntetycznym zapachem. Nie są to jakieś szczególnie według mnie przyjemne perfumy. S23B11, trwałość rzędu 3-4 godzin, tak jak mniej więcej je kojarzę. Czy tutaj jest cytryna, różowy pieprz, jabłko, bergamotka, czarna porzeczka? Nic z tych rzeczy. Ananas, jaśmin, patchouli też nic. Brzoza, ambra, cedr, mech dębowy, piżmo. Ciężko jest o tych perfumach cokolwiek powiedzieć. Dla mnie to jest kolejny nieprzyjemny, jakiś syntetyczny zapach. Tak jak już Wam mówiłem, nie podchodźcie do tanich interpretacji Aventusów, bo to się po prostu nie uda. Jeżeli nie stać Was na oryginalnego Aventusa, mnie też nie, i w swoim klasie społecznej też bym nigdy w życiu ich nie kupił, więc jeżeli po prostu nie stać Was na Aventusa, to idźcie raczej w stronę Arabów, w stronę innych klonów, które nawiązują do tego już na wyższym poziomie niż takie tam, nie wiem, Jotwenzi, Made in Naby, Kot Azur czy inne takie Christophery Darki, inne tanie marki. Nie polecam tego klona. Nie wiem, czy Patrycja, pamiętasz coś z Aventusa? Nic. Nie bierzcie w ciemno, w ogóle to chyba nie bierzcie go. Nie wiem, czy nawet ktoś, kto powąchał go w rzeczywistości, stwierdził, że jest ładny. To nie pachnie Aventusem. I ostatnie męskie perfumy z mojej kolekcji to 155 Versace Blue Jeans. Czy to jest dobra interpretacja Blue Jeans? Myślę, że tak. One idą tym samym kierunkiem, w którym idą Blue Jeansy. Są tu zbliżone zapachy. No, Versace Blue Jeans nie jest szczególnie ciężkim, wyrafinowanym zapachem. Ciężkim nie, że z mocy, tylko z wyrafinowania właśnie. Więc ich interpretacja raczej nie jest szczególnie wymagająca. Przyjemne, miłe, kolejny fajny świeżak. Mam go zawsze pod ręką. Trwałość w okolicach tych półtorej godziny, więc tak jak typowe świeżaki, myślę, że ok. Do 2 godzin blisko skórnie możemy o nim mówić.
Ogólnie tak jak mówiłem, że jakieś tam perfumy trwają godzinę, półtorej, to się odnosi do tego, na ile je faktycznie czuć, a nie, że czuć je tak blisko skórnie, że już tak nie naprawdę je czuć tylko z samego powąchania. Wiadomo, że sporo z nich nie wypełnia przestrzeni. Więcej tego znajdziecie w uniseksach, do których zaraz wrócę. Może poza Terre d'Herme i Fahrenheitem, które faktycznie czuć od Was, no tam odległość mniej więcej łokci. Natomiast, tak jak mówię, wszystkie te perfumy czuć w okolicach godziny, półtorej, tak mniej więcej wokół nas. S23, B11, to jest mój batch. Nuty, koktajl cytrusowy, galbanum, tego to nawet nie znam. Jałowiec, lawenda, jaśmin, fiołek, gałka muszkatołowa, drzewo cydrowe, drzewo sandałowe, wetyweria. Patrz, a tam było drewno, tutaj jest drzewo. Mogliby troszeczkę tak pomyśleć nad nazewnictwem, ale no nie ma to znaczenia. Vetiveria, piżmo. One po prostu w skrócie nawiązują do Blue Jeans. Jeżeli lubicie ten zapach i trwałość jest dla Was akceptowalna w tych okolicach półtorej godzinki, to bierzcie, można brać w ciemno, przyjemny świeżak. Teraz przechodzimy do kategorii perfum unisex. I przygodę z uniseksami zaczynamy od numerku 117. Oczywiście przypominam, że wszystkie idą chronologicznie według numerków, które mam. Jest to inspiracja Tom Ford Lost Cherry, jak już tutaj wcześniej napisałem. Typowo dymno-wiśniowy zapach. Czy one pachną jak oryginał Lost Cherry? Będę z Wami szczery. We wszystkich drogeriach, w jakich byliśmy z Patrycją, za każdym razem Lost Cherry był wyczerpany do zera i nie było nawet możliwości powąchania. Ale ogólnie cała seria tych perfum Toma Forda nie jest szczególnie wyrafinowana, więc myślę, że to zbliżenie może być naprawdę podobne. Jak one pachną? To jest kadzidlak z wiśnią, wiśnio-czereśnią, lekko może nawet różaną, bo jednak te zapachy często, chociażby w posiłkach, one są przekłamywane nawzajem i są do siebie zbliżone, więc taki dymno-różanawo, ale przede wszystkim wiśniowo-czereśniowy zapach. Dla mnie jest to zapach, który czasem możemy mijać obok starszych kobiet mniej więcej. To nie pachnie dokładnie tak, ale jest to odważny zapach, tym bardziej w naszym przedziale wiekowym, 20 kilku lat, nie znajdziecie kogoś, kto będzie tym pachniał i to jest akurat ciekawe. Mojej koleżance przypominały one nieco zapach różańca. Może tak, może nie, ciężko mi powiedzieć, ale rozumiem, o co chodzi. Jest tam taka podobna troszeczkę nutka. Trwałość ogromna. 4-5 godzin spokojnie wytrzyma przy 4 użyciach. Naprawdę kadzidlak z wiśnią. Masz coś do dodania, Patrycja? Nie, jestem absolutnie okej. Okay. No, jeżeli lubicie takie nuty, to polecam. Może w ciemno nie, natomiast gdybym nie próbował, nie przekonałbym się i nigdy w życiu bym ich nie odkrył, więc bądźcie też otwarci na te zapachy i naprawdę nie barykadujcie się przed nimi, bo naprawdę możecie się miło zaskoczyć, biorąc zapach, o którym byście nigdy nawet nie pomyśleli, że jest ciekawy. I taki będzie kolejny i jeszcze z parę właśnie z uniseksów. Nigdy nie miałem okazji połowy z nich przetestować w rzeczywistości, ale są one naprawdę udane i polecam eksperymentować i badać te perfumy w rzeczywistości. Jedyne, co mogę powiedzieć, to, że faktycznie są to i dla kobiet, i dla mężczyzn. Faktycznie to jest taki szczery uniseks. Okej, okay, no tak, racja. To taki typowy uniseks, bo tutaj nie wszystkie uniseksy są takie faktycznie dla kobiet i dla mężczyzn oczywiste. Gorzki migdał, likier, czereśnia. Czereśnia, tak, jak najbardziej. Likier, tak, to może być właśnie coś troszeczkę podobnego do takiego likieru wiśniowego, popularnie zwany wiśniówki. Śliwka, może, róża turecka, jak najbardziej. Jaśmin chyba nie, wanilia nie, tonka raczej nie. Czułaś tutaj? Chyba nie. Cynamon też absolutnie nie, drzewo sandałowe nie, patchouli chyba nie, wetyweria raczej nie. Więc tak jak mówimy, czereśnia, wiśnia, jakiś taki likier wiśniówki zadymiony. Batch już S24C01. Ja osobiście je gorąco polecam, jeżeli ktoś lubi tego typu zapachy, to bierzcie śmiało. IPP Rehab numer 119, czyli Initio Perfume Prives Rehab. Czy one pachną jak oryginał?
nie wiem, nigdy nie wąchałem oryginału, te pachną jak takie przyjemne, lukrecjowe czekoladki, które przywiozła nam przyjaciółka z Islandii w białym opakowaniu. Może wrzucimy tutaj zdjęcie, o co nam chodzi. To nie pachnie jak lukrecja, żebyście nas źle zrozumieli. To są słodkie perfumy, przyjemne, aromatyczne, na pewno nie leśne, których zapach też jest bliżej nieokreślony, ale są one po prostu lekko słodkie i miłe. Więc czy mogę je polecić? Tak, nie są one absolutnie syntetyczne. Czy są one uniseksy? Czy są one uniseksowe? O, raczej w ten sposób. Tak, myślę, że tak bezproblemowo ten zapach noszę i ja, i mogłaby je nosić Patrycja. Lawenda, bergamotka? Raczej nie. Wytyweria, patchouli, cedr? Chyba też nie. Drzewo sandałowe, piżmo? Piżmo tak, ale czy są tutaj jakieś nuty drzewne? Chyba nie. Pamiętasz może? Chyba nie. Trwałość w okolicach 2 do 3 godzin mógłbym naciągnąć. Czy polecam? Tak, polecam je w ciemno. Są to przyjemne perfumy, nie śmierdzą syntetycznie, zdecydowanie uniseksowe i lekko słodkie. Kolejne to Tom Ford Tobacco Vanilla. One pachną faktycznie dosyć podobnie do oryginału Toma Forda Tobacco Vanilla. Polecam je jako tania interpretacja, bo faktycznie oryginał jest absurdalnie drogi. W oryginale po prostu niewiele się dzieje, ta seria w ogóle jest dla mnie troszeczkę sztuczna, syntetyczna. Nie ma tam się specjalnie za czym oglądać. Więc czy jest to dobra interpretacja oryginału? Tak. To jest dobra interpretacja Tobacco Vanilla. Myślę, że spodoba się wielu facetom. Mam nadzieję, że kobietom również. Ale raczej są to perfumy skierowane do mężczyzn z gamy unisex. Pachną podobnie do oryginału. Jest ta nutka takiego aromatu do ciasta lekkiego waniliowego. To jest nieuniknione nawet w oryginale. Batch to S24C01. Na opakowaniu mamy liść tytoniu. Tak, zgodzę się. Nuty przyprawowe, ciężko powiedzieć, wanilia, tak, kakao, nie wiem, nie kojarzę, fasola tonka, no to jakby wchodzi w tą nutę waniliową, no może bez tego lekkiego migdału, który jest w tonce, ale powiedzmy, że idzie w tą samą stronę. Kwiat tytoniu, czy to jest kwiat tytoniu, ciężko mi powiedzieć, bo w zapachach tytoniowych głównie nie siedzę. Baza, suszone owoce, nuty drzewne, suszone owoce sobie darujcie. Tytoń, wanilia to główne nuty, jakie tutaj znajdziecie. Polecam? Oczywiście, że polecam. Myślę, że trwałość w okolicach 4-5 godzin jest odpowiednim wynikiem. Bitter Peach to sztuczna brzoskwinia. Powiem wam szczerze, że tymbark jabłko brzoskwinia, nie, przepraszam, brzoskwinia, co on tam miał? Tymbark brzoskwiniowy pachnie według mnie bardziej brzoskwiniowo niż, naturalnie niż Bitter Peach, ale w porównaniu z oryginałem to nie ma się czego powstydzić. Naprawdę oryginał Toma Forda też z nóg nie zwala, tak jak mówiłem, cała ta seria jest z lekkim przymrużeniem oka. Jakościowo Tom Ford chyba się nie postarał, za to sceną się postarał bardzo dobrze. Nie można im odmówić. S24C01, to znaczy nie dla nas, dla nich, oni zarobią nieźle. S24C01, numer mojego batcha. Bitter Peach, czyli brzoskwinia, lekko słodka, syntetyczna, nie jest zbyt wytrzymała, ale nie jest też jakaś masakryczna. Myślę, że na mojej skórze w okolicach 2 godzinek to tak do blisko skórnie czuć. No może trochę nawet zaniżyłem, z 2,5 powiedzmy, ale to już z bliskoskórnym włącznie. Czy polecam? Ciężko mi powiedzieć, no syntetyczna brzoskwinia, nic więcej chyba nie jestem w stanie do dodania. Raczej w stronę kobiecą, mało który mężczyzna byłby w stanie je nosić. Tak jak ja, jakiś młody chłopak, myślę, że jeżeli ma po prostu gdzieś opinię innych ludzi, to może tak, ale tak jak mówię, syntetyczna brzoskwinia w ciemno raczej nie ma sensu, są ciekawsze made in laby, więc jeżeli ktoś chce i tak jak mówię, kolejne perfumy na 30 parę złotych do wydania, tak w ciemno do puszczenia, to możecie sobie puścić i sprawdzić. Natomiast jeżeli macie możliwość stacjonarnie ich przetestowania i wyrobienia sobie opinii na ich temat, to polecam iść właśnie w tę stronę. Patrycja, masz coś do dodania? Nic, po prostu przyjemne perfumy i tyle. No okej. Okay. Tom Ford Ombre Leather, czyli moja miłość, a Patrycji nienawiść. Czy one pachną jak Tom Ford Ombre Leather? I tak, i nie.
ponieważ one nie pachną identycznie jak Tom Ford Ombre Leather. To nie jest ta sama skóra, to nie jest aż tak duża moc. One są zdecydowanie mocne, one pachną jak świeżo garbowana skóra. Tutaj to nie jest kiepska podróbka skóry, to jest naprawdę trafny zapach skóry i nie jest to syntetyczna jakaś skóra, która dziwnie krąży wokół czegoś, co niby skórą jest, a nie jest. Nie, to jest wyraźnie dobry skórzany zapach. Jako zamiennik Toma Forda Ombre Leather zdecydowanie polecam. Jeżeli lubicie oryginał, to to jest jak najbardziej trafna interpretacja tego zapachu. Piktogram skóry jak najbardziej trafny. Czy są tutaj nuty ambrowe, tak jak w przypadku oryginału? No, może się jakiś doszukiwać, ale chyba raczej bez większych zaskoczeń. Trwałość, no wysoka. 4-5 godzin to naprawdę wynik, który one uzyskują bez większego problemu. Do 5,5-6 może nawet blisko skórnie. Cała reszta, tak jak mówiłem, 4-5 godzin również pachną blisko skórnie przez kolejne tak gdzieś 2 godzinki, więc tym się nie musicie przejmować. Natomiast musicie być ostrożni. To może być killer, jeżeli użyjecie go więcej niż te 3-4 rozpylenia. To po pierwsze, możecie znokautować samego siebie. Po drugie, to, że o to, co jeszcze otoczenie, to już mniejsza. O siebie się trzeba martwić. Po drugie, są one później lekko słodkie. To nie są słodkie perfumy, to dalej jest dobra, ciekawa, przyjemna, naturalna skóra. Natomiast po 4-5 godzinach możecie mieć już ich troszeczkę dosyć, więc jeżeli zrobicie nimi overspraying, to możliwe, że będziecie je chcieli już zmyć po 2-3 godzinach, bo już będziecie mieli po prostu absolutnie podziurki w nosie tego zapachu. Więc tak jak w przypadku oryginału, i tutaj polecam z dozą z głową. Po prostu używać ich z głową. Z tyłu informacja, kardamon chyba nie, jaśmin skóra, jaśmin na pewno nie, skóry jest dużo i to naprawdę porządnej skóry, nie mogę im tego odmówić. Patchouli, bursztyn, mech dębowy, raczej nie, z tym bursztynem można by coś tam mówić. Mój batch, o, wziąłem mnie z tej strony, S23B11, gorąco polecam, ale nie w ciemno. Jeżeli macie okazję powąchać czarnego Toma Forda Ombre Leather, nie białego, tylko czarnego, w drogerii, to przetestujcie go, jeżeli uznacie, że ten zapach jest dla was, a potrzymajcie go naprawdę na skórze z 2 godziny, zanim podejmiecie tę decyzję, bo po 10 minutach możecie uznać, że on się wam dalej podoba, ale im dłużej będziecie go chcieli nosić, tym bardziej możecie go mieć dosyć, więc tutaj przestrzegam. Jeżeli lubicie oryginał, bierzcie śmiało w ciemno. Ta interpretacja jest bardzo udana. Przedostatni już mój unisex 151, czyli Mirra i Tonka firmy Jo Malone. Mirra and Tonka. Fajne perfumy, faktycznie lekki kadzidlak z lekką tonką. Tym to jest. Tonka z kadzidlakiem 1:1. Przyjemne perfumy, nie zabijecie otoczenia, nie są one przesadnie mocne, chociaż ja osobiście przepadam za mocnymi perfumami, lubię killery i to nie dlatego, że lubię, żeby czuć mnie było w całym pomieszczeniu, tylko są po prostu ekonomiczne, użyjesz ich raz, dwa razy, tak jak Araby i wystarczają ci na wiele godzin i to jest dla mnie największa zaleta takich perfum. S23B11. Polecam dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę albo chcą rozpocząć swoją przygodę z kadzidlakami. Naprawdę nie barykadujcie się, przetestujcie i myślę, że to może być właśnie taki fajny strzał na początek, na takie rozeznanie się w tych nutach. Myślę, że nawet jak ktoś nie przepada za kadzidlakami, to nie będzie szczególnie rażący zapach. Trwałość z 3 godzinki. 2-3 godzin myślę, że potrzyma. Czy są to nuty leśne? Ciężko powiedzieć tak naprawdę. Może to przez kadzidło tak to określili. Co napisali? Lawenda, bergamotka, magnolia. Chyba nic z tych rzeczy. Może troszeczkę gdzieś jakiejś magnolii, ale to dosłownie jakaś taka nutka gdzieś w tle. Mirra zdecydowanie. Bursztyn trochę tak. Drzewo gwajakowe tak. Jest tam. Fasolka, tonka, wanilia, migdał. No, fasolka, tonka zawiera wszystkie te nuty, więc ciężko powiedzieć, czy pozostałe są wyczuwane, ale właśnie ta mirra i tonka to jest to. I polecam do wypróbowania. W ciemno? Myślę, że w ciemno mogłyby się nadać. Nie są one przesadnie słodkie, nie są one przesadnie kadzidlane. Myślę, że można brać.
Kolejne to Tom Ford Old Wood i to jest kolejny strzał w ciemno, który mnie niesamowicie pozytywnie zaskoczył. W tych perfumach coś się dzieje, tak jak Spice Bomb. One mają jakąś... teraz mi uciekło słowo. One mają jakąś projekcję, coś się w nich dzieje. Czym one pachną dokładnie? Mają one lekko kwaskową nutę. To nie jest oczywiście oud, bo oud poniżej grubych set złotych, a nawet powyżej 1000, to nie ma o czym mówić. Rzadko kiedy oud pachnie oudem, więc jest to lekko kwaskawy zapach w tym wydaniu. Z nutką drzewa, ale nie takim chamskim drzewem, a na pewno nie iglastym, tylko po prostu jakieś nutki drzewne, bo Fahrenheit to zdecydowanie nutki iglaste. Podobnie jak już wspominałem, Terre d'Herme również to są takie mszane i lekko żywiczne nutki, więc też w stronę iglastych. Oudwood to raczej drzewo plus coś, co nawiązuje do ouda, lekko kwaskawe, ale tylko lekko, bez przesady. Mój batch to S23B11. Czy jestem w stanie powiedzieć coś o jego nutach dokładniej? Niestety nic. Drzewno orientalne to dobrze określona kategoria. Pieprz, kardamon, drzewo różane, agar, drzewo sandałowe, wetyweria, fasolka tonka, wanilia, bursztyn. Raczej specjalnie bym się tych nutek z tyłu nie doszukiwał. One są kolejną podobną interpretacją do Old Wood Toma Forda, więc jeżeli macie okazję go w drogerii przetestować i podoba wam się zapach oryginalny, to możecie sięgnąć po tego Made in Abba. Na minus niestety trwałość. Więcej niż tamte 2 godzinki nie potrzyma. Niestety są one dosyć słabe, ale zachęcam do przetestowania, bo możecie się pozytywnie zaskoczyć tą grupą zapachów. No i możemy przejść do sekcji damskiej. Dobra, zaczynamy część damską. Tak jak w pozostałych przypadkach będę opowiadał ja, lecz taką stricte recenzję poprowadzi Patrycja pod koniec oczywiście mojego gadania. I to jej opinia jest główną, na której powinniście bazować, a nie moja. Na pierwszy ogień idzie numer 10, czyli interpretacja Black Opium. Nasz batch to jest S24C01. Opisane są jako różowy pieprz, kwiat pomarańczy, gruszka, kawa, jaśmin, gorzki migdał, lukrecja, wanilia, patchouli, cedr, drzewo kaszmirowe. Według mnie są one po prostu słodkie, orientalne, lekko może owocowe. Trwałość? No według mnie na tobie pachną? W sensie, nie no, są to dość trwałe perfumy. Są one w ogóle dość zbliżone do oryginału. Nie są one szczerą takim, wiesz, nie są taką podróbką. Jest to taka, tak, nie jest to klon. Nie jest to klon jeden do jednego. Ale idzie tą samą drogą, czuć, że ta inspiracja tak, jest. Tylko, że kwestia tego, że wydaje mi się, że te Made in Laby nie są tak waniliowe jak oryginały. Wydaje mi się, że oryginały bardziej były takie pełniejsze, bardziej takie waniliowe, ciepłe. No tak. Te są bardziej już takie w kwiaty lecą. Okej, okej. No w sumie to no, takie kwiatowo-słodkie nuty, takie jak mam na myśli kobiece perfumy, to mniej więcej Black Opium jest tym. No tak, tylko że właśnie wydaje mi się, że ten oryginał był bardziej był taki cieplejszy, bardziej taki zadziorny, to są takie po prostu deskie perfumy. Nie lekkie, mają takie... gładkie, nie mają takich w sobie charakteru. O. No. Dobra, trwałość ile myślisz na sobie? Trwałość tak z 3 godziny. Okej. Okay. Jak się wypsikam, to też mocno trzymają. Właśnie... Ale mówimy o ilu? 3-4 rozpyleniach? No tak 3 razy jak psikniesz. Okej, dobra. Patrycja zwykle używa raz na tors, 2 razy na szyję, na lewą, na prawą stronę i tyle. Jeszcze mogę powiedzieć, że one jakoś bardzo mocne nie są. W sensie, że jak gdzieś pójdziesz w towarzystwo, to szybko giną. Okej, mówisz, chowają się? Tak. Okej. Kolejne, które mamy, to inspiracja Dolce & Gabbana Light Blue 21. Opisane są one jako kwiatowe. Nuty to cedr, zielone jabłko, dzwonek okrąglisty. Mam nadzieję, że nic nie przeinaczyłem. Dzwonek okrągłolistny, przepraszam najmocniej. Bambus, róża, jaśmin, piżmo, drzewo cytrynowe. Bursztyn, drzewo cytrynowe, ciekawe, nie słyszałem, trawa cytrynowa oczywiście, ale drzewo. Batch to S23B11. Co mogę powiedzieć o tym Light Blue? Czy one nawiązują do oryginału? Myślę, że idą w tą samą stronę. Nie są to mocne perfumy, nie są oczywiście takie jak Oud Wood słabe, ale są to raczej z tych słabszych perfum.
Patrycja przejmuje pałeczkę, opowiadaj. Znaczy faktycznie są to słabsze perfumy, ale moim zdaniem są one zdecydowanie mocniejsze od oryginałów. Na pewno na pierwsze, przez pierwszą godzinę zdecydowanie są mocniejsze. Jak porównałam je sobie z perfumami z drogerii, to po kilku minutach już słabo pachniały Light Blue oryginały, a te jednak utrzymują się. Stosunkowo są dość słabe, bo one utrzymują się tak nie wiem, z 2 godziny, bo są to mocne świeżaki. Więc one jakoś długo się nie utrzymują, ale przede wszystkim są one mocno cytrusowe. Ja bardzo lubię cytrusowe zapachy, więc one są mocno takie cytrusowe, jakieś takie jabłko świeże, pomarańcze. Takie świeżno-owocowe nuty po prostu. Tak, tak. Ale chyba grupa wiekowa to jest raczej chyba młodsze, nie? Może mają jeszcze jakieś takie morskie, coś takiego... Tak, tak, takie nuty morskie zgodziłbym się. Bo Black Opium uważam osobiście, że są to takie perfumy uniwersalne dla wielu grup wiekowych, ale jednak Dolce & Gabbana Light Blue to gdzieś tak do 40 kilku lat bym powiedział, że to jest chyba tak akurat. Chyba, że masz inne zdanie. Wiesz, to zależy od kogo. Okej, dobra. To jedziemy do kolejnej. Kolejna to inspiracja Mugglera Angel 45. Nasz batch to S24C01. Nuty, jakie tutaj znajdziemy, to jeżyna, bergamotka, jaśmin, czekolada, miód, karmel, wanilia. Oczywiście to drzewko, tak jak mówiłem, to już czy tam znajdziemy, czy nie, ciężko powiedzieć. Opowiadaj, bo ja nie pamiętam. Te Mugglery, czy one są podobne? Są w jakimś stopniu podobne. Aczkolwiek wydaje mi się, że te Mugglery są dość duszące. Są one słodkie, ale po jakimś czasie już masz ich dość. Czy są mocne? Są tak średnio mocne, bym powiedziała. Ile czasu myślisz, że wytrzymują? 3 godziny? No, coś takiego. Okej, czyli tak z 2,5 powiedzmy do 3 godzin. Dla wszystkich, nie dla wszystkich? No zależy. W sensie one dość są dość złożone, ale dość szybko wyparowywują i zostaje taka, nie wiem, dla mnie jest nieprzyjemna ta baza. Taka baza. Tak, okay. Dla mnie jest nieprzyjemna ta baza, bo ona właśnie po dłuższym czasie jest, po tych 2-3 godzinach zostaje ta baza na dłużej, ale jest taka właśnie dla mnie dość nieprzyjemna i później już się zmywałam. Więc czy to są perfumy dla każdego? No nie, bo to zależy, czy wam się podoba taki zapach po prostu. Słodki zapach. A jak nawiązanie do oryginału? No są dość podobne, ale to nie jest oryginał. Czuć, że oryginał jest inny. W co skręcają względem oryginału? Tak jakby baza jest podobna, a one idą w coś, czy...? Nie, wydaje mi się, że właśnie baza jest inna. Okej, czyli tutaj już ogólnie jest to tak troszeczkę... odchodzące w bok. Dobra. Wydaje mi się, że te oryginalne Angel'y po prostu są takie stricte słodkie. Tam masz taką tonkę czy coś takiego. A tutaj racja. Mi się wydaje, że w ogóle taki tonki, no nie codziennie. Kolejne perfumy to 57 My Way. Jest to jedna chyba z lepszych interpretacji. Chociaż My Way jest tak zajeżdżany przez wiele marek, jak One Million, jak Invictus, no rzućcie kamieniem, która firma produkująca interpretacje i zamienniki nie robi tych zapachów. Emporio Armani My Way, jak się nie mylę. Kwiatowe, kwiat pomarańczy, bergamotka, tuberoza, indyjski jaśmin, białe, piżmo, wanilia, cedr. Dziwnie, że tutaj Made in Lab robi tak, że raz robi czcionkom, a w zasadzie to nie czcionkom, tylko językiem polskim u góry, angielskim pod spodem. Raz robią to zupełnie na odwrót, tak troszeczkę mogliby posprawdzać sobie te etykiety, ale to nie ma większego znaczenia, tak po prostu stwierdzam fakt. Nasz batch to S24C01 i uważam osobiście, że są to jedne z fajniejszych perfum damskich, jakie ma przynajmniej Patrycja. Bardzo uniwersalne, ale myślę, że to trochę tak jak Carolina Herrera Good Girl. Oczywiście nie idą one w tą samą stronę, to są zdecydowanie zbliżone do My Way. Natomiast są to takie bezpieczne, kobiece perfumy, chyba raczej dla młodszego pokolenia, mi się wydaje. Raczej tak, ale wydaje mi się, że to są zdecydowanie perfumy dla każdego, że to są takie typowe damskie, kwieciste perfumy, są mocno kwieciste, ale moim zdaniem są na tyle przyjemne, że każdemu się spodobają. Ile czasu myślisz, że trwają? Są one bardzo mocne, czy trzymają się, nie wiem, tak gdzieś jak się wypsikam z rana, to wracam jeszcze je czuć, to nie wiem, tak z 5-6 godzin się trzymają. Okej, no to fajnie. No zgadzam się, później już blisko skórnie, ale się zgadzam. Jak z oryginałami?
Czy z oryginałami są podobne? Są podobne z oryginałami, ale wydaje mi się, że ta wersja jest nawet... może jest to swoja interpretacja tych My Way, ale jest to bardzo dobra interpretacja, że nawet jeżeli nie są podobne, to są bardzo świetne perfumy, uwielbiam je, jedne z moich ulubionych i mogłabym się nimi codziennie psikać i nie miałabym ich nigdy dość. Dla mnie, według mnie oryginał był oczywiście, że trochę bardziej naturalny, no nie da się ukryć, że przecież te perfumy są za cenę 1/10 oryginału, więc to logiczne, że nie mają one takich składników jak oryginał. Wszystkie Made in Lab'y są dość syntetyczne. Nie, no wszystkie te perfumy jakby wiemy, że to nie jest ta sama jakość, ale tak jak mówię, moja recenzja jest jak najbardziej szczera. Jak mówię, że coś po prostu pachnie syntetycznie, to pachnie, jak coś nie pachnie syntetycznie, mówię, to znaczy, że jest to absolutnie okej, tak dla przeciętnego człowieka do noszenia i tyle. Więc My Way w ciemno myślę, że chyba można brać. Tak. No, są to absolutnie okej perfumy. Kolejne to Crystal Noir. Pamiętasz, co to była za marka? Versace. Okej. Numer 66. Pieprz, kardamon, imbir, kwiat pomarańczy, piwonia, gardenia, drzewo sandałowe, piżmu, bursztyn. Ja ich za bardzo nie pamiętam, więc znowu będzie opowiadała o nich stricte Patrycja. Co to był już takie bardziej, moim zdaniem, dla takich już kobiet w wieku średnim. Okej. Ale też jeżeli, nie wiem, jeżeli chcesz wyjść, masz jakieś eleganckie spotkanie, bankiet. Tak, eleganckie spotkanie czy coś takiego, to też absolutnie są okej. Są właśnie, tak jak mówię, takie bardziej dojrzalsze, takie bardziej poważne perfumy. Czym one pachną? Czy one są zbliżone do oryginałów? Nie, wydaje mi się, że w oryginałach bardziej było czuć ten kokos, tutaj praktycznie w ogóle... No nie, kokosa nie, tutaj nie ma, to no. Już pamiętam. Ale też są absolutnie okej perfumy, są to przyjemne perfumy i tak jak mówiłam, że jeżeli chcesz gdzieś wyjść na jakieś takie... A jakie główne nuty? Kwiatowe, owocowe? Nie, owocowe absolutnie nie, jeżeli już to jakieś kwiatowe, ale szczerze to się mieszka, że nie jakieś szczególne nuty. Ale słodkie, czy nie przesadnie słodkie, czy raczej lekkie, bardziej kwiatowe, może, świeże? Może lekko. Tylko słodkie. Okej. Ale to nie są takie jak Angel czy Black Opium. To nie są takie słodkie perfumy. To są takie po prostu lekko słodkawie kwiatowe. Okej. Czyli kwiatowe z lekką nutą słodyczy. Polecasz w ciemno? A, tak. Jeżeli chcecie coś, co jest podobne trochę do Good Girl, ale nie jest Good Girl, to w sumie. Okej. Ale fajne stwierdzenie. W sumie zgadzam się. 98. I Love Love. Co to było? Przypomnij mi. To było Moschino. O bingo. Oni lubią robić takie dziwne butelki. Mamy tutaj cytrynę, pomarańcze, czerwoną porzeczkę, grapefruit, różę herbacianą, konwalię, cynamon, piżmo, cedr, drzewo, tanaka. Bacz to S23B11. Od siebie mogę powiedzieć, że I Love Love to są faktycznie cytrusowe perfumy. Są one... też raczej takie młodzieżowe, mnie się wydaje. Tak, one są bardzo młodzieżowe. One wręcz, jak bym powiedziała, dziewczęce są. Ale nie słodkie one jakieś, są... cytrusowe, po nie, prostu one... świeże. Tak, one są świeże i są bardzo, bardzo się zawiodłam, bo są bardzo nietrwałe. Mają bardzo ładny zapach, ale są dość nietrwałe. Bo to taki świeżak kobiecy według mnie. Tak, jest. Cytryna, pomarańcza, czerwona, porzeczka, grapefruit, to czytałem. Tak. No tak, ale ja sobie próbuję przypomnieć. To zdecydowanie czuć, ale tych już takich piżmo, konwalia, cynamon, to już moim zdaniem w ogóle nie czuć. To jaka jest ich trwałość według ciebie? One właśnie tak... półtorej godziny? No tak, z półtorej godziny. One są... można je porównać do tych Light Blue. Gdzie to były Light Blue? Tak, tutaj są Light Blue. One są zdecydowanie podobne, tylko że te Light Blue właśnie mają trochę takich morskich, czy coś takiego... Nut. I co? I te Light Blue jednak są dość trwalsze zdecydowanie od tych. Te Light Blue, jak teraz jeszcze mi się przypomniało, to może faktycznie tak gdzieś 3-4 godziny by potrzymały, ale te I Love Love to trzymają dość krótko. Są bardzo fajne, świeże, owocowe. Kwiatowe to one teoretycznie są kwiatowe, ale moim zdaniem one kwiatowe praktycznie w ogóle nie są. Nie, taki owoc. No, tak. Świeżak w wersji damskiej. Tak. Poleciłabyś w ciemno? Zależy, jeżeli podoba się komuś oryginał i chce pachnieć oryginałem godzinę, to może wiesz, ale no to...
Czyli tak... Fakt, że one są takie krótkotrwałe, to takie... No, okej, okej. Trochę zawiera. Może na lato czy coś takiego, jeżeli chcesz się odświeżyć, to są fajne, żeby mieć w torebce, żeby się na chwilę... Pamiętajcie też, że do perfum krótkotrwałych możecie użyć trochę jakiegoś tłuszczu. Mam tutaj na myśli parafiny, wazeliny, którą lekko sobie natrzecie na skórę przed spryskaniem się perfumami. Na to, jak się spryskacie perfumami, to gdzieś tak z jakieś te 20% mniej więcej dłużej będą na was pachnieć. Zawsze tam troszeczkę dłużej będzie się ten zapach na was unosił, bo zostanie on jednak w tym w substancji oleistej na waszej skórze. 132. Paco Rabanne, chodziło ci pewnie o Fantoma, nie? Tak. Dobra, ale który to był, ten srebrny? Ten srebrny. Dobra, czyli ten ze srebrnymi łuskami ludzik. Co my tutaj mamy? Mango, bergamotkę, jaśmin, kadzidło, drzewo sandałowe, wanilia. I ja bym się tutaj zgodził co do mango, co do jaśminu troszeczkę. I czy tam jest wanilia? Ciężko mi powiedzieć. Nie, no jest wanilia. Jest? Może jest. Już ich nie pamiętam na tyle dobrze. Na pewno nie musicie się przejmować, że tutaj jest kadzidło, jeżeli ktoś nie lubi, czy bergamotka. Raczej bergamotka jest, czy...? W sensie, no są takie lekko kwaskawe, ale to nie jest jakaś taka mocna bergamotka, jak w tych Live Blue. Okej. Natomiast nie znajdziecie tutaj kadzidła na pewno. I czy drzewo sandałowe? No jakaś nutka tego jest. Więc ogólnie jest to dosyć zbliżone do siebie. Nasz batch to jest S24C01. Już. To są kolejne perfumy, które po prostu bardzo lubię. Są to też takie uniwersalne perfumy, że na co dzień bym mogła się nimi psikać. Są trochę eleganckie, bym mogła powiedzieć, ale też są takie, które nadają się na co dzień jak najbardziej. Czuć w nich tą wanilię, czuć są lekko też takie świeże, ale jednak są też takie słodkie. Ta wanilia i te drzewo sandałowe dodaje trochę takiego ciepła tym perfumom. Ale raczej nie jest to ulep. Nie, one absolutnie słodkie nie są. To właśnie ta bergamotka, co tam jeszcze było, mango. Równoważą to, są świeże. Kadzidło, tak jak mówiłeś, moim zdaniem tutaj w ogóle nie czuć. Nie występuje, no. Tak, jaśmin może trochę, no bo są trochę kwieciste, więc... Jak z oryginałem? Z oryginałem? Oryginał mi się wydaje, że jest bardziej znowu waniliowy. Okej, a jak z trwałością? Trwałością to one są dość trwałe, tak gdzieś z... może mniej trochę niż My Way, ale tak gdzieś te 5 godzin może się utrzymają. Okej, fajnie. Jak grupa wiekowa? Chyba mi się wydaje, że... To są uniwersalne. Moim zdaniem no. Absolutnie dla wszystkich to są perfumy. No, też mi się tak wydaje. Dobra, przechodzimy do ostatniego, czyli Jean-Paul Gaultier Label, o mój Boże, to jedyne co możemy powiedzieć. Jeżeli nader kochacie tą taką tanią, paczkowaną w folii sztrucylę truskawkową z Biedronki, to bierzcie śmiało te Label. Na nasze nieszczęście ich trwałość jest ogromna, trzymają spokojnie 5-6 godzin. Jeżeli lubicie pachnieć tą sztrucolą serową, to nie serową, tylko truskawkową, to macie ją tutaj do kwadratu. Bacz nas to S23D08. Gruszka, jaśmin, fasola, tonka, wanilia. Tak jak mówię, dla mnie to są to nuty właśnie takie w stylu gourmand. Pachnie to typowo deserowo, ciastowo i tak jak mówię, dla mnie to pachnie jak ta sztrucla z Biedronki w intensywności do kwadratu. Ja osobiście ich nie lubię, nie przepadam za nimi, ale głos oddaję Patrycji. Okej. W ogóle moim zdaniem one są o niebo mocniejsze od oryginałów, ale to jest absolutny killer. Psiknęłam się nimi chyba tak, 3 razy tak. I przez pierwszą godzinę w ogóle Bartek nie mógł się do mnie zbliżyć. Nie, naprawdę, siedzenie obok Patrycji na bliżej niż pół metra było naprawdę ciężkie i był to wyczyn i uwierzcie mi, to naprawdę jest killer wśród Made in Labów. Nie wiem co tutaj niby jest, bo teoretycznie to ma dość prosty skład, że to jest gruszka, ale gruszki w ogóle nie czuć. Jaśminu czy jaśmin coś tam czuć? Nie. Tonka zupełnie inaczej pachnie, czy ta wanilia. No są słodkie te perfumy, ale one po prostu tak są takie... Tak jak mówię, to jest gourmand, jakieś tam nuty deserowe, a ale nic to nawet szczególnego. Nie powiedziałabym, że deserowe, bo oryginały bym powiedziała, zupełnie inne. Że tak, są
Może są trochę podobne, ale te oryginały przede wszystkim nie były duszące. One miały taką migdałową, mocno migdałową nutę, a te w ogóle właśnie do tego nie nawiązują. Te są dość proste, ale nie wiem, co jest w ich składzie, że po prostu są takie duszące. Może ten alkohol taki mocny jest? Ale to tylko pierwsze minuty, minuta ale może. Nie, one po prostu mają taką później, może ta tonka jest taka dusząca. To tak podobnie jak w tych Angelach, że po prostu mają taką bazę, która jest po prostu dla mnie nieprzyjemna. Okay. Taką słodką, duszną bazę. W porównaniu do oryginału, według mnie oryginał pachniał zdecydowanie bardziej stonowanym zapachem. Oryginał jest inny, przyjemniejszy. One raczej nie idą w stronę oryginału, to jest coś innego. Natomiast to nie jest zupełnie inne, ale jest to coś innego. Nie można tego nazwać label. Nie zorientowałbym się, że to jest label. Oryginalny Jean Paul Gaultier label miał w sobie też nutkę jakiegoś ciasta, ale nie pamiętam teraz którego i była ona zdecydowanie bardziej naturalna. Te nuty gourmand w oryginale były dużo bardziej wyrafinowane. Marcypanem trochę oryginał zalatywał? Ciężko powiedzieć, ale jeżeli już, to nie jakimś takim bardzo intensywnym. Oryginał był bardzo wszechstronny, powiedzmy. Te nuty były... Naprawdę nie wiem, czy ty chcesz to robić. Jezus Maria. Czekaj. O. Co jest buteleczką? Bo chyba nie pokazywałeś buteleczki damskiej. Nie. Taka sama prosta jak męska z waniliową etykietą. Korek jest w kolorze złotym, jest pozłacany. Cała reszta wykonania jest dosłownie taka sama. Ostrożnie z tym, bo nie chcę mieć tego w całym pokoju. Powiem ci tak, na jedno psiknięcie nie jest źle. Jakbyś się tym raz psiknęła, to myślę, że to trzyma. To może po prostu... Nie, tak. Ale to są bardzo kobiece perfumy, tylko że jeszcze przesłodzone, więc jest to taki kobiecy ulep. O. Tak. Akurat tak się złożyło, że ostatnim perfumom poświęcamy najwięcej uwagi, ale wynika to z tego faktu, że nam po prostu tak wypadło. To nic nie jest zaplanowane. Okej, okay, słowami końcowymi, żeby nie przedłużać. Według mnie... Ta interpretacja nie nawiązuje do oryginału, nie jest zbyt fajna, nie jest też przyjemna, więc ja osobiście bym ich nie polecił, Patrycja. Ja też bym ich nie poleciła. Więc od nas raczej nie, to znaczy raczej, po prostu nie, na pewno nie bierzcie ich w ciemno. Ogólnie rzecz biorąc, to nie jest tak, że my mamy coś, nie wiem, przeciwko Made in Labum czy ich interpretacjom, czy coś, absolutnie nie. Jest jeszcze z kilkanaście zamienników, po które na pewno sięgnę, jak mi się zaczną kończyć moje obecne kiedyś. Więc na pewno do nich powrócę, przynajmniej ja. Według mnie to są udane perfumy. Tak jak widzieliście, były takie, które podobały nam się mniej, były takie, które podobały się nam bardziej, takie, które w ogóle nam się nie podobały i takie, które uważałem osobiście za świetne. Czy sięgnęłabyś, Patrycja, jeszcze raz po Made in Laby? No tak, zdecydowanie po te My Way i te Paco Rabanne i co jeszcze? Może jeszcze te Light Blue też mi się podoba. No, ja też spokojnie bym sięgnął jeszcze po Made in Laby, więc osobiście, tak jak słyszycie od nas, my jesteśmy na tak. Musicie tylko znaleźć takie, które wam pasują. Raczej nie sugerujcie się za bardzo tym, co jest napisane na opakowaniu, bo tak jak widzicie, te piramidy nie zawsze się zgadzają, a w zasadzie to bardzo często one nie są podobne. Czasem te perfumy nawiązują do oryginałów, innym razem nie, jak na przykład Phantom, który zupełnie nie pachniał, oczywiście męski Phantom zupełnie nie pachniał jak Phantom w rzeczywistości, tylko karmelem, co nie oznacza od razu, że te perfumy są skreślone i że są one nieprzyjemne. Dlatego też mówimy, żebyście sami je przetestowali w ramach możliwości. Także ja na pewno jeszcze po Made in Laby sięgnę. Inne niż te, które mam oczywiście, bo fajnie się rozwijać, warto jest spróbować różnych nowych nut. Wiele też Made in Labom zawdzięczam, bo gdyby nie one, to też bym się nie przekonał do pewnych perfum. A tak to za 30 parę złotych możecie sobie zaszaleć z nutami zapachowymi i wziąć coś, czego byście w życiu nie sięgnęli za kilkaset złotych czy za ponad 1000. To jest moja opinia. Na pewno moimi ulubionymi jest, jak już pewnie zrozumieliście po kontekście, Victor and Rolf Spice Bomb, ich interpretacja. IPP Rehab był całkiem fajny. Phantom Paco Rabanne jest też bardzo udaną interpretacją. Ze świeżaków, no Versace Men Pur Homme to jest absolutnie must have.
Lubię też Fahrenheita. Old Wood Toma Forda, bardzo fajna odsłona. Lacoste L12 12 Blanc też. Ogólnie świeżaki mają to do siebie, że ciężko, żeby się po prostu nie podobały. No może faktycznie z jakąś grupą wiekową lub pewnymi oczekiwaniami już się wiąże coś innego. Ale tak jak dla mnie to są po prostu ładne, przyjemne, miłe perfumy. Dla Patrycji myślę, że również. Patrycja, jakie są twoje ulubione z tych, które ty masz? No tak jak mówiłam, te My Way i Paco Rabanne, te Light Blue też są spoko. Które Paco Rabanne? No, ja mam tylko jedne, te Fantomy. Aha, dobra, jedne. Dobra, bo nie pamiętam. No, także tak jak słyszycie, to jest nasza opinia. To, co powiedzieliśmy, opiera się na naszym doświadczeniu, na perfumach, które my żeśmy oczywiście też testowali. Jest to oparcie o różne i klony, i inne interpretacje, i o oryginały. I staramy się Wam po prostu dać taką najbardziej realną recenzję tych perfum. Wiadomo, że one wszystkie nie będą pachniały tak jak oryginały. Część nawiązują do nich bliżej, jak na przykład Ombre Leather. O właśnie, kolejny mój ulubiony zapach, Ombre Leather. Lub Spicebomb, które faktycznie idą blisko. Są takie, które będą na przykład zupełnie daleko jakościowo, jak nie wiem. Które uważasz, że są takie daleko odbiegające od oryginałów? Zobacz. Aventus, Bleu de Chanel. Więc musicie wybrać takie, które Wam pasują. I nie sugerujcie się za bardzo samymi w sobie oryginałami. Made in Lab w sumie udowodnił, że można pachnieć całkiem dobrze za niewielkie pieniądze. Także od nas to by było chyba tyle. My się z Wami żegnamy i do następnego. Nuty. Kolendra, lawenda, mięta, nuty morskie, rozmaryn. Nic z tych rzeczy. Już się nawet Patrycja śmieje. I Jaśka. Sarny, dziki, jelenie, kuropatwy, cietrzewie, lisy. Przeczytaj to jeszcze raz. Kolendra, lawenda, mięta, nuty morskie, rozmaryn, nuty zielone. Pięknie, będą wstawki, wycinki pod koniec.